Dzień dobry wszystkim z tej strony Mikut i witam was serdecznie w kolejnym materiale z World of Tanks. Tym razem troszeczkę śmieszniej, troszeczkę luźniej, bo jest weekend, więc trzeba trochę też odpocząć. Specjalny materiał, który stwierdziłem, że będzie chyba taką, może nie serią, ale będę standardowo robił takie materiały, jeśli mi się w ogóle spodoba oczywiście. Otóż jak widzicie jest garaż okolicznościowy, tym razem 20 lat Wargaming świętuje. I taki właśnie garaż pojawił nam się w grze. Co ciekawe, jest on zależny od pory dnia. Jeśli jest dzień, to jest dzień w garażu. Jeśli jest noc, to też tutaj ciemności panują, a czy ciemności. Jest po prostu wieczór, światełka porozpalane, jest trochę inna atmosferka. Mnie ciekawiło, co tu się dzieje w tym garażu, więc myślę, że pora to sprawdzić. Dzięki specjalnemu modowi znalazłem taki specjalny modzik, który działa jak free camera. Tylko że po garażu. Mogę się proszę po garażu, zaraz wam pokażę. Magiczna kombinacja dwóch klawiszy, lewy shift F3 sprawia, że jestem teraz w tak zwanej free kamerze. Jak widzicie, mogę się spokojnie poruszać po garażu. Dlatego teraz to wykorzystamy i zobaczymy, jak z niektórych tutaj elementów wybrnęli nasi kochani deweloperzy. Widzicie, mogę sobie spokojnie tutaj się poruszać, bez problemu. Zacznijmy sobie zwiedzanie od tego garażu. Od czego? Może od sceny, bo tutaj się najmniej tak naprawdę dzieje. Wbrew pozorom, najmniej, najwięcej. To zobaczmy, co tutaj się stało ciekawego. Mijamy nasz czołg. No i przede wszystkim nie mogę sobie odmówić, żeby zerknąć sobie na tego pana z tyłu, który wygląda jak Autobot i tańczy Moonwalka. Jak widzimy, bardzo fajnie zrobiony jest gościu. No, cosplay bardzo fajny. Kto zgadnie, jaki to czołg, niech napisze w komentarzu. No i drugi też tutaj, taka ciekawostka, schowany czołg pod płachtą. Według Rykoszetu oraz kolegów z Rosji twierdzą oni, że jest to T-72 Ural. Czy to prawda, czy nie? Czy to ten pojazd, czy nie? No, trudno stwierdzić. Wygląda o tak. Tu oczywiście mamy lufkę z przodu jeszcze. Trochę się oddalę. Może jakiś medzik, może jakiś lajcik. Zobaczymy. Raczej tutaj wiele nie zobaczymy też, bo no, płachta trochę przeszkadza. Ale spróbujmy się wbić przynajmniej, chociaż tutaj troszeczkę pod wieżę. No, taka płaska, ale to oczywiście też jest pewnie uproszczenie samego modelu, żeby ta płachta się jakoś ułożyła. W każdym razie to jest taki pojazd. Prawdopodobnie T-72 Ural, czyli kolejny czołg radziecki, kto wie, może wkroczy do gry. Dalej mamy kolejne parki tutaj zakochane. Jak widzimy, klonują się. Są dwie takie same pary. Dziewczynka, co tańczy sobie tutaj. Tańczy. Nie tańczy, tylko gra w klasy. No i jakaś parka, która sobie tutaj gdzieś ogląda. Nagrywając balony ręką. No, oczywiście to jest taki świat, gdzie można wszystko nagrywać sobie ręką. To jest ciekawe, bo tutaj wszyscy nie używają telefonów, tylko używają właśnie rąk do takich rzeczy. Na przykład tu widzimy taką panią, która sobie rozmawia do własnej ręki, więc, więc to jest chyba już no, w normalnym świecie World of Tanks. Tu nie ma komórek, tutaj nie trzeba kupować komórek. Wystarczy sobie, macie rękę i z ręki wszystko załatwicie. Dalej oczywiście kolejne ludki sobie tutaj chodzą. Tu widzimy chyba też pana, który gdzieś widziałem, używał sobie komóreczki. O właśnie, jak mówiłem wcześniej, używa własnej ręki, że tak powiem, żeby się dobrze bawić. Tak, o to właśnie chodzi. Nie trzeba tutaj żadnego smartfona, wystarczy swoja rączka i jest spoko. Lecimy pod scenę. Scena się prezentuje dosyć okazale. Tu jeszcze jakiś komputer widzę jest. Coś jest na komputerze ciekawego? A jest, oczywiście, że jest na komputerze. Ciekawa myszka zresztą, zobaczcie, jest... Kształt jest dziwny, ale optyczna na pewno, to widać. No i co jest na ekranie? Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. To chyba albo MS-1, albo jakiś lolek. Jeśli ktoś z was wie, niech napisze w komentarzu. Lecimy dalej, tutaj mamy tłumy przed sceną, które dość dziwnie wyglądają. Co się dzieje z tymi ludźmi? Dlaczego przeszedłeś przez tyle... Tak to właśnie wygląda. Tak wyglądają te słynne oblegane serwery Wargamingu, podejrzewam. Tak właśnie wyglądają te przechwałki, że mamy tyle graczy zalogowanych, zarejestrowanych,
No i właśnie to jest taka alegoria chyba ich kont, podejrzewam. Tak właśnie te konta wyglądają, które robią im te wielkie miliony. Wszystkie, zobaczcie, nie pierdzielili się w tańcu, po prostu pokopiowali te tekturki z tych ludków, żeby było widać. No w sumie, jak teraz sobie wejdziemy na czołg, no to faktycznie stąd nie widać, że to są te teksturki, tektury, jak no dopiero jak się ruszymy bliżej, to mamy tutaj pełen widok, jak wyglądają te słynne serwery Wargamingu. Scena się składa z mikrofonu, keyboardu, paru głośników, perkusji. O, jak widzimy, też jedną sobie na łatwiznę, jeśli chodzi o tworzenie modeli. Jeśli ktoś się bawił w Blendera albo w Unity, wie jak mniej więcej na czym to polega, żeby zaoszczędzić troszeczkę miejsca na dysku i podczas projektowania. Nie robi się wszystkiego, tylko to, co widać zresztą, więc właśnie tak to więcej wygląda. Nikt tu nie będzie łaził, oprócz mnie oczywiście, więc nikt nie wpadł na to, żeby dokończyć te przedmioty. Co się dzieje ze sceną? Tak z ciekawości zajrzę, tylko nic, balony sobie lecą. Znikąd, pojawiają się, po prostu. Spoko. Dobra, lecimy dalej. Jakiś łuk, powiedzmy triumfalny, taki podruba. No i po raz kolejny tekturka ludków, które czekają, żeby wejść, nie wiem po co. Może tu za ciasno mają. W sumie jak to jest jedna tekturka, to muszą wejść sobie gęsiego, bo tutaj nie przejdą niestety, więc będzie problem. Czarny taki baldachimek. No tu są jeszcze jakieś budynki, zapomniałem o nich. Zerkniemy sobie, co jest tutaj dalej. Kolejne tektury. Widać świat płaskich ludzi. I samochód, który zniknął i się pojawił. No to jest ciekawe. Jakiś jeszcze budynek specjalny. Ornament, powiedzmy. Który wygląda tak. O, tu się mapka kończy. Bardzo fajnie to wygląda. Jest jakaś gwiazda specjalna. No i płaskie budynki, oczywiście, czemu by nie. Wspomniane kiedyś przeze mnie młyńskie oko. Tak, Łukaszu, gratulacje. Jesteś bardzo elokwentnym człowiekiem. No ale wracamy sobie tutaj na pola. Dzień dobry. Dzień dobry, szanownej pani. Co pani tu robi tak sama? Sobie leżąc, co ty masz z tą swoją spódniczką nie tak? Patrz, jak się układa dziwnie. Tak, tak, szukam majteczek, nie ma niestety, trudno. Tutaj druga, o, się to się wypina, patrzcie, jak pręży się. Prosta struna, dobrze, 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 lecimy dalej. Takie siedzisko sobie kupię, bardzo fajna sprawa, mamy takie w pracy u mnie. Są tak cholernie wygodne, że aż się nie chcę w nich stawać, naprawdę, polecam wszystkim. Kolejne tektury. Co ten, myślałem, jakiś grubszy tutaj pan jest, ale widzę umięśniony człowiek. Oczywiście klody, parek jakichś różnych i... Dobra, nieważne, zadarujmy sobie. Kolejna para, tym razem obejmująca się, tak, romantycznie jest, bardzo romantycznie. Widać po ich minach, że są zakochani w sobie. To jest miłość od pierwszego wejrzenia. Ona spogląda tam, on spogląda tam, więc widać, minęli się dosyć ostro, ale to wystarczy. Dobra, lecimy dalej. Bramy, nie bramy. Kolejna parka przytulająca się. Jest zakaz wjazdu czego? Coś tu pod spodem jest. No, śmieszki, śmieszki. Dobra, śmieszki. Mamy tutaj ten słynny bouncujący czołg. Bouncujący czołg. Ciekawe, co to w ogóle za pojazd mógłby być. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, piszcie. Dla mnie jakaś straż pożarna bardziej. Coś bouncuje w środku, nic nie bouncuje w środku. On się po prostu tak rusza. Więc jak widzimy... bardzo fajna ozdóbka i tutaj się wbijamy oczywiście, to wam zostawię na koniec, to jest bardzo fajna sprawa z tymi czołgami, to wam zostawię na koniec, bo już to widziałem oczywiście. Wbijamy się tutaj i tutaj mamy strefę gier, jak widzimy, obleganą, dwóch gości gra w ten sam sposób nawet, podejrzewam, że to jest Pluton w takim razie, bo koordynują swoje ruchy, chociaż na razie chyba się bawią w garażu, więc chyba wybierają, co chcą grać. Oczywiście pełno stoic, takie same jak tamto, z ciekawymi myszkami optycznymi, które nie mają kształtu w ogóle. Kolejna pani gada do swojej dręki. Jak mówiłem, taki świat. I kolejna parka, która się obejmuje i patrzy sobie w dal. Więc bardzo romantycznie. Dalej podejrzewam, że tutaj nic nie będzie. Trochę przyspieszę ten ruch tej kamery. Tak, oczywiście kolejne tektury. Chociaż są niektóre, patrzcie, żywe ludki. Tutaj gościu aż za nie mógł, stoi w ruchu. Ma jakąś torbę pod spodem. Może ta torba go trzyma. Podnieś nogę, będziesz mógł iść dalej. Kolejne tektury, tutaj skaczący gówniak. Nie ma co patrzeć na niego. No i dalej jakieś tam kolejne stółki, nie stoły, stółki, stoły, nie stoły. I rzeczka, która tutaj sobie płynie, a którą rzeczką płynie prom, który jest gdzieś tam.
Dobra, ojoj, trochę mnie tutaj cofnęło. Trochę za daleko wybyłem. Lecimy do tego parku. Park oczywiście, jak jest, każdy widzi. W każdym parku się unoszą znikąd z dupy po prostu balony. Nie wiem, czy u was tak jest, u mnie takie zawsze. Czerwone, żółte też czasami się pojawiają. Tutaj mamy biało, niebiesko-czerwone. W zależności od pogody i w zależności od ciśnienia. Więc to wszystko zależy... O, właśnie, pyk, pojawiają się tutaj ładne baloniki. Tutaj jakiś budyneczek jest oczywiście. Z metalową fontanną na dachu, oczywiście też tylko w połowie, no bo kto by wpadł, że taki mikut przyjdzie i będzie zaglądał do środka. A tutaj już widzę ciekawą rzecz. Dobra, zobaczmy na te samochody, które sobie brykają po moście. Co zrobi ten samochód? Jedzie do przodu. Czy on ma 6 kół? Oj, driftem, ale driftowy. O, patrzcie państwo. Nabranie szybcy i wściekli. Tutaj ma dwoje kół. Czy mi się zdawało, czy on ma 6 kół, ten samochód? O, to będzie ciekawe. Ciekawe, jak sobie zadriftuje autobus. Stary Ikarus, przegubowy jeszcze. Jakiś chyba rozmiar 60, z tego co widzę, bo on jakiś długi jest. No, przez krzaczki może być. I to jeszcze na czołowe. Kogo by to obchodziło? Czy masz więcej kół troszeczkę? Nie, chyba mi się zdawało. O ile to ten samochód, o ile ten sam pojazd jest. Ten ma... Nie, tu już takiej maniany nie odwalili. Te pojazdy mają tyle, ile trzeba. Oczywiście tutaj nie ma sporników, bo nikt by tutaj nie zaglądał. Ale nieważne. Balony. Co jest w balonach? Co jest w balonach, proszę państwa? W balonach jest... Oprócz tego, że jest powietrze. Prawda? Udowodnię wam. Oczywiście. To nie ma nic więcej. One same latają, podziwiają tutaj widoki. Każdy balon lubi się czasami przelecieć. I sobie powietrze wypuścić tak, żeby był spokój. No i słynny prom, który tu sobie pływa w tom i z powrotem. Ciekawe, jak on zawraca. Tutaj zawrócił spoko, bo tu ma dosyć sporo miejsca do zawrócenia, więc tutaj zadbali o to, żeby głupio nie driftował jak te pojazdy. Coś na tym promu jest? Promie jest? Chyba nic. Chyba jest pusty do środka. O, nawet tonie troszeczkę, ale dobra, nieważne. Taka radziecka myśl techniczna. A tam, gdzie zawraca? No, gdzieś płynie. Tutaj chyba podejrzewam. Jakieś fontanny są nawet, patrzcie, jak pluskają ładnie na złoto. Złote sikawki. I gdzieś tutaj prawdopodobnie sobie robi rundkę z powrotem. Nie wiem gdzie, ale ma tu sporo miejsca. Myślę, że sobie takim driftem zawróci. I teraz mam sobie najlepsze. Najlepsze co? Czyli czołgi, które tutaj stają, jak to mówią niektórzy ludzie. Pewnie już tutaj stąd widzicie, jakie są pojazdy, prawda? Tam jest I7, tutaj macie IMX-a, tu macie Patona. Tutaj macie Chińczyka jakiegoś. RHM-a, jakiegoś STRV-a i inne takie czołgunie, które występują w grze. Otóż nie, proszę państwa. O, dron. Drona jeszcze nie widziałem. Czekajcie, drona chcę zobaczyć. Pewnie Mr. Omen tutaj lata i nagrywa wszystko, żeby potem wrócić do YouTube'a. Coś się nagrało? Tutaj nie jest obraz? Nie ma obrazu. Dobra, nieważne. Wracamy. A, czekajcie, jeszcze jedna rzecz. O, właśnie. Jeśli ktoś zna rosyjski, może sobie poczytać. Ja tego tu rozumiem sztuk live. Reszty w ogóle nie kumam. Jeśli ktoś zna cyrylicę, niech chętnie się dowie, co tu jest napisane. Niech sobie napisze właśnie nam wszystkim w komentarzu. Chwilę tutaj postoję, żebyście mogli zrobić stop klatkę i sobie obejrzeć. Oczywiście to jest kiepska jakość, niestety, no wiadomo, ale... Jezu, jakie te markery są duże. Dobra, nieważne. Jak mówiłem wam wcześniej, te pojazdy znacie pozornie, bo to nie są te pojazdy. Otóż ten pierwszy czołg, który tutaj widzicie, Włoch, który się ładnie tutaj prezentuje, to nie jest Progetto. To nie jest Progetto, to proszę państwa, tank T-34, który waży tam około 33 ton z tego co widzę, czy 48. Jakieś to są parametry, których w ogóle nie rozpoznaję. 28 do 13, coś, 20, nie mam pojęcia. Dobra, to jest T-34, ale jakbyście się mylili, to na przykład... To też jest T-34. Zobaczcie. Babka ma telefon. To pewnie jakaś szycha. A, bo pewnie stoi obok mnie. Dlatego czołgu. Wtedy tutaj widać, że musi mieć telefon. Tam już niekoniecznie. Aleś wywaliła system. Normalnie kobito. Kolejna zakochana para, która patrzy w inne strony. Dobra, to też jest T-34. To nie jest light niemiecki. To jest T-34. Proszę państwa. A to? Zgadnijcie, jaki to jest czołg? Oczywiście. To też jest T-34. To jest T-34, tam jest T-34,
Kolejny pojazd też to jest T-34, teraz on francuski i mamy jeszcze radziecki T-34. Tak właśnie wygląda prawdziwy T-34 w drzewku, nie dajcie się oszukać. No to jest trochę szkoda, że nie postarali się przynajmniej chociaż nazw tutaj zmienić, tylko po prostu powklejali, zrobili kopiuj wklej każdego tego obiektu z tą teksturką, jeśli chodzi o te czołgi. No, tam się pokwapili, żeby były różne twarze, czy jakieś różne kształty tych krzeseł, a tu nie mogli zrobić przynajmniej nazwy dla każdego pojazdu, ale nie będziemy oczywiście tutaj wybrzydzać. Tutaj pan oczywiście zwiedza. Na co ona tam patrzy? Stoi przy czołgu, a zapomniałem, nagrywa ręką balony. Dobrze, to nagrywa balony, a ten pan sprawdza tutaj gąsienicę i pewnie mówi do córki: patrz córcia, jak ktoś mu to spierdolił, naprawdę, ze szwagrem zrobiliśmy to lepiej, dobra. I tak, proszę państwa, się prezentuje garaż 20-lecia Wargamingu. Myślę, że kolejne garaże też będę wam oglądał. A, tutaj jeszcze wam nie pokazałem tych. Tu mamy oczywiście reprezentantów francuskich, którzy rysują kredą na ziemi, bo to oczywiście jest najlepsza metoda na terroryzm, na przykład namalować coś ładnego kredą na ziemi, wtedy na pewno terroryści stwierdzą: o chuj, pomalowali, to nie, to nam teraz dojechali, nic nie będziemy robić. Co tylko zresztą, co tam sobie papusiają ludzie. Tutaj mamy ludzi, a tu są lody. Ile lody? 7P, a 1P, 2P, 3P. Czym się różni 1P od 3P? Kształtem rożka, dobrze, ale ja nie widzę tego za 1P. Ja chcę ten za 1P, a wy nie macie za 1P, macie jakieś większe. Oszukali mnie banda złodziei, decydentów. A tam było coś lepszego, bo tu było mięsko. Tu jest mięsko na grillu. A patrzcie, nawet jest ogieniek jakiś tam, to chciałem powiedzieć. Jakieś mielone tutaj sobie robią. To są ichniejsze hamburgery bez bułek. Po prostu pięć takich kotletów i to wystarczy. I tu jeszcze gościu jakieś hot dogi, podejrzewam. Zobaczmy sobie tylko. Jest jakaś... Shakes? To nie są shakes. Okej. Okay. Snacks. Nie, hamburger to widzę. Fries, coś tam, beer, pop i jakaś orężatka. Co tam kupujesz, moja droga? Dobra, i tu jakieś są soczki. O, widzę, pełna lodowa jakichś danonków czy innych jogurtów. No, w sam raz do parówki, myślę, że będzie spoko. Tak właśnie wygląda, no, taki troszeczkę z jajem garaż Wargamingu na 20-lecie. Wieczorem wam już nie będę pokazywał, bo nie ma sensu, jest po prostu ciemniej, są więcej lampek świeci i jest noc. Też widzicie mniej więcej, jakie tutaj trzeba robić zabiegi, żeby troszeczkę oszczędzić na całym miejscu, które się wgrywa tutaj na tej gry. Troszeczkę musieli pójść na jakieś skróty twórcy i poszli właśnie w ten sposób, że zrobili go tak, a inaczej. To i tak nie zmienia faktu, że moim zdaniem takie zabiegi są dosyć spoko, bo zawsze to jakieś jest urozmaicenie wizualne gry. Tyle z mojej strony. Do usłyszenia. Cześć.